Witam w 13 odcinku podcastu TripSpiracje. Ja się nazywam Szymon Stuczyński, a dzisiaj notatki z podróży z Rosji przez Mongolię do Chin. Zapraszam do posłuchania odcinka. Po krótkiej przerwie witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną porcję relacji z mojej podróży z przed dwóch lat. W odcinku jedenastym opowiadałem o tym, jak było w Rosji i dawałem praktyczne wskazówki, jak przetrwać w rosyjskiej rzeczywistości. A w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze trochę o Rosji, bo uznałem, że trzeba wspomnieć o cudzie natury, jakim jest jezioro Bajkał i otaczające go tereny. Będzie o wyspie Alchon jak tam dojechałem, gdzie spałem i moje opinie na temat wyspy. Będzie również o pobycie w górach, które są zlokalizowane niedaleko Irkucka i o ostatnim mieście, takim najbardziej oddalonym na wschód, które udało mi się zobaczyć w Rosji, o Ulan-Ude. A później z Ulan-Ude zabiorę was do Mongolii i opowiem o moich przyrodach w tym kraju, o naturze, która zapiera dech w piersiach i o mieście Ułambator między innymi. Razem ze mną pojedziecie mongolskim pociągiem i przekroczycie granicę z Mongolii do Chin. Nawiasem mówiąc tutaj też nie obędzie się bez przygód, bo jak można przekroczyć granicę w rozwalającym się łazie, rosyjskiej, a właściwie produkcji ze Związku Radzieckiego, by w końcu wjechać na terytorium Państwa Środka. Zapraszam Was do posłuchania podcastu. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o już moje ostatnie dni w Rosji przed wyjazdem do Mongolii? Przede wszystkim ja chciałem dojechać do ulan ud to był mój cel, który sobie postawiłem już w Moskwie, no i zrealizowałem go. Tak naprawdę trzy czwarte podróży odbyłem pociągiem, tak jak wcześniej mówiłem transsyberyjskim, więc ja miałem bilety już kupione wcześniej w Kazaniu. No, i dzięki temu udało mi się dojechać do, do Irkucka. Z Irkucka jeszcze pojechałem na taką wyspę Alhon, którą mi wszyscy lokalni ludzie polecali, że tam jest bardzo fajnie zobaczyć bajkał z tej wyspy. No i, no i rzeczywiście było super. Tam się jedzie, tego co pamiętam, 6 czy 7 godzin się jedzie 70 km. Gdzie się przez takie lasy, przez, przez lekkie góry tak naprawdę. Co ciekawe, jak przyjeżdża się bliżej bajkału, to te wszystkie rośliny karłowacieją. Tam jest taki mikroklimat tak naprawdę i to wygląda trochę jak stepy. Ja wrzucę takie zdjęcie, jak już dojeżdża się na tą wyspę Alhon. Tam tak naprawdę to no, roślinność jest no, słaba, bo bajka schładza też temperaturę wokół siebie, czyli przez to panuje takie mikrośrodowisko. Mikro ja tam miałem kilka takich ciekawych przygód, jeśli chodzi o spanie. Nad samym bajkałem na wyspie Alhon, ze względu na to, że noclegi były, no, drogawe, to ceny były wyższe niż, niż w Rosji, takiej, powiedziałbym, kontynentalnej, jakkolwiek to zabrzmi. Po prostu wyspa jest odcięta, nie ma tam żadnego mostu i wszystko trzeba pokonywać promem, dlatego ceny są wyższe. Na miejscu niż w pozostałej części Rosji, niż na przykład w Irkucku, który jest oddalony 70 km. No i wszystko trzeba przepływać promem, trzeba czekać na ten prom. Opłaca się jechać autobusem ze względu na to, że autobus nie stoi w kolejce, bo jakby omija kolejkę, jako wjeżdżając na prom, Ma, jest priorytetowo odładowany na prom tak naprawdę, czyli pozostałe samochody osobowe czekają na załadunek, a auta osobowe są po prostu. No ładowane później. Jeśli chodzi o samą wyspę Alchon, ja naprawdę polecam. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem w ogóle w moim życiu. Samo jezioro Bajka to już jest w ogóle nie do opisania. Tam są normalnie pływy jak na morzu, więc woda lekko faluje, jest bardzo czysta, przejrzysta i bardzo zimna. Ja tam byłem koło początku sierpnia, czyli to taki dobry, dobry czas. Nad bajkałem i woda była taka zimna. Ja się kąpałem w ogóle w bajkale, bo tam gdzie spałem, a zaraz o tym opowiem, gdzie w ogóle znalazłem swój nocleg, tam no to nie było łazienki, więc musiałem się kąpać w bajkale, nie było pryszniców. Gdzie ja spałem? Ze względu na to, że po moim przejeździe ja pytałem różnych ludzi o noclegi, a ceny wydawały mi się zbyt wysokie, bo w porównaniu do cen noclegów w Irkucku. Były wyższe. Teraz nie pamiętam, chyba ze 120 zł za pokój chcieli. W tamtym momencie było to dla mnie za drogo, ja byłem sam w tej części podróży. 120 zł za noc, ja chciałem tam zostać 6-7 dni. Dla mnie to było zbyt dużo, to jest prawie 1000 zł, czy ponad 1000 zł, jeśli chodzi o noclegi. Dlatego szukałem czegoś tańszego. Podczas chodzenia i pytania różnych właścicieli, bo to były takie domy, zwykłe domy zwykłych ludzi, którzy wynajmowali pokoje. Czyli takie Airbnb, ale bez internetu, tak naprawdę, czyli po prostu udostępniali swoje kwatery. Szukając tego pokoju, tak naprawdę nie zależało mi na pokoju, tylko na łóżku w pokoju wieloosobowym, ale takiego nie było. No i ja zapytałem różnych właścicieli. A po czym podjechał autokar, z którego wysiadły dwie Rosjanki. No i okazało się, że dziewczyny są z Moskwy. Przez to, że studiowałem w Moskwie, od razu zapytałem, skąd dokładnie w Moskwie są. No i one mi powiedziały. A potem ja się zapytałem, a gdzie wy w ogóle śpicie? Gdzie może coś wyczytałyście? Okazało się, że wyczytały na stronie couchsurfingu. O tym couchsurfingu to już wcześniej mówiłem wiele razy. Więc no, kieruję Was do innych moich podcastów, gdzie, gdzie możecie usłyszeć o tych różnych informacjach na temat couchsurfingu. No i one mi opowiedziały, że wyczytały o takim facecie, który ma taki duży namiot i w tym dużym namiocie może spać nawet 18 osób. Podobno można tam spać za darmo. Więc pogadałem z nimi chwilę, wyposzedłem tam z nimi, no, okazało się, że rzeczywiście to prawda, można spać. Te warunki były takie, bo powiedziałbym, polowe, właśnie nie było prysznica na przykład, była tylko taka toaleta, taki wychodek typowy, który pewnie większość Polaków kojarzy z, z, z wsi. Które, które były wcześniej na wsiach polskich, ale mi to wtedy zupełnie odpowiadało. Tym bardziej, że tam nie musiałem nic płacić. To było u takiego Sergieja. Liczba obcokrajowców, która tam spała z Izraela, z Niemiec, Francji, Ameryki i tak dalej, była przeogromna. Ja byłem pod wrażeniem, bo te kraje zazwyczaj były postrzegane jako takie bogate, i myślałem, że ludzie. Też będą szukali jakichś takich bardziej większych wygód, a okazało się, że nie, że rzeczywiście oni też przyjechali tak jak ja, więc to było ciekawe ich poznać. Tam bardzo dużo ludzi było z Izraela, między innymi. No i ja sobie z nimi spędzałem czas tak naprawdę. No i co było ciekawe, że ja przez praktycznie trzy tygodnie w Rosji nie spotykałem wielu obcokrajowców, a na tej wyspie Alchon było ich pełno bo to zazwyczaj byli tacy backpackerzy, którzy przyjechali na tą wyspę. No i ja powiem wam naprawdę, polecam, choćby polecieć do Irkucka i zobaczyć wyspę Alchon na własne oczy. Tam czas się zatrzymał tak naprawdę. Nie ma dróg utwardzonych już na samej wyspie. Oni, jak ja byłem w 2015 roku, obchodzili wtedy dziesięciolecie Posiadania prądu na tej wyspie, dlatego możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Nadajnik, jeśli chodzi o sieć komórkową, jest jeden na takiej górze, postawiony, i dzięki temu w tej głównej miejscowości jest internet z telefonu, ale w innych częściach, jak widzicie, to w ogóle nie macie sygnału, jeśli chodzi o, o telefon komórkowy. Więc to jest też ciekawe. Tam ludzie obozują w różnych miejscach, śpią w różnych miejscach pod namiotami, bo dużo Rosjan tam przyjeżdża w ogóle na wakacje, odpocząć. Dlatego naprawdę polecam Wam pojechać i to zobaczyć. Po tej wyspie jeszcze pojechałem w góry, do takiej miejscowości Arszan. To jest, no powiedzmy, trochę na zachód od Irkucka, taki południowy zachód, już bardzo blisko granicy z Mongolią, żeby zobaczyć takie wodospady. No i tam też bardzo ciekawie było, naprawdę. Te, no, taka przyroda, powiem Wam, jak w Tatrach trochę, ale wioskę na no, to na pewno warto było zobaczyć, bo wioska taka zacofana zupełnie, pełno bezdomnych psów tam chodziło. No i taki, trochę bym powiedział, w komunistycznym stylu to wyglądało, a do tego jeszcze taki folklor, jeśli chodzi o sprzedaż różnych rzeczy, takie targowiska, czyli idziecie na sam wodospad, a tam jeszcze ciągną się jakieś takie stragany z rzeczami importowanymi z Chin, ale takie tandetne rzeczy jakieś. No i oni to sprzedawali na tych swoich targach. To czyli taki trochę folklor, do tego takie te budynki, te rury wystające z ogrzewaniem. pourywany asfalt, obdrapane takie. Ja spałem w ogóle tam w chatce takiej drewnianej, która. No, taką, była taką góralską chatką. Ona nie miała dostępu do wody, więc wodę musiałem sobie przynosić w wiaderku. Pani mi tam paliła w piecu wieczorem. To był taki na, na drewno piec, więc ja sobie wodę grzałem na na takiej kuchni opalanej właśnie drewnem i dzięki temu tam się myłem, bo inaczej nie było w ogóle pryszniców. Taki wychodek oczywiście był, nie było toalety w tym budynku, no a cały dom był z drewna. Ja wrzucę zdjęcie, jak wyglądał ten dom, bo dla mnie to było bardzo ciekawe w ogóle tam być w takim domu i to były bardzo niskie koszty. Ja płaciłem za cały dom, miałem go dla siebie, 30 zł, więc takie no, niskie koszty, jeśli chodzi o, o, o spędzenie nocy tam na miejscu. Pojechałem do D. Według moich planów to była taka ostatnia miejscowość, w której chciałem się zatrzymać przed wyjazdem do Mongolii. Ta miejscowość Ude znajduje się po wschodniej stronie Bajkału i z czego ona słynie? Słynie z największej głowy Lenina na świecie. Osoby, które były w byłych krajach Związku Radzieckiego, wiedzą, że w wielu tych miastach stoi Lenin. To jest taki punkt podstawowy, jeśli chodzi o takie miasta. Postsowieckie, w każdym z tych miast, w których byłem, był Lenin. Ułan Ude była największa głowa Lenina na świecie. I to, to jest takie ciekawe ją zobaczyć, bo nagle w pośrodku takiego, no trochę pokomunistycznego miasta stoi taka ogromna głowa. No i to jest właśnie ten pomnik głowa Lenina. A Ułan Ude leży w Republice Buriacji. Ta burjacja, czyli to jest taka republika w Federacji Rosyjskiej. 20% ludności wierzy tam w buddyzm tybetański. Czyli to jest taki podobny procent, jeśli chodzi o również prawosławie, w buriacji, 20% buddyzm tybetański, a 20% to jest ludzie wierzący w prawosławie, ludzie wyznający prawosławie. I teraz ze względu na dużą ilość osób wyznających buddyzm. Niedaleko miasta jest zlokalizowany taki kompleks świątyń buddyjskich. I powiem wam, że bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, bo to są takie świątynie bardzo kolorowe. No i takie typowo buddyjskie. Ja pierwszy raz się z tym spotkałem. Później widziałem to jeszcze w innych częściach Azji, ale no fajnie było to zobaczyć i tym bardziej zobaczyć tych kapłanów buddyjskich, którzy mówili po rosyjsku. Tam jest ten kompleks świątynia, także taka główna świątynia, pamiętam, na wzgórzu, gdzie można się udać, obejrzeć to wszystko ze wzgórza, zobaczyć te świątynie w środku i tam wielu też przyjeżdża modlących się do tych świątyń. Kompleks w ogóle świątyń buddyjskich, o których już wspomniałem, leży za miastem. Tam trzeba dojechać. Ja dojechałem tam marszrutką i powiem wam, że już wyjeżdżając z Uanudy, jest tam duża bieda. Przejeżdżałem obok takich osiedli, które wydawały mi się takimi typowymi osiedlami komunistycznymi, ale takie strasznie obdrapane. Auta to sprzed 30 czy 40 lat tam były, i to wszystko mi się tak kojarzyło, że mm, miałem wrażenie, jakbym był w Korei Północnej. Nigdy wcześniej nie byłem w Korei, ale tak sobie wyobrażam, że, że no, taka bieda tam panuje. Jeżeli ktoś był, no to pewnie tak, tak. No takie miałem wrażenia po prostu, będąc tam, że oj, wygląda to jak na jakichś, nie wiem, filmach z ukrytej kamery w Korei Północnej. Także to były takie stare komunistyczne budynki mieszkalne i duża bieda. W nudę, spałem w ogóle w pokoju wieloosobowym i pamiętam, że na weekend na zakupy przyjechali tam Mongołowie. To był pokój chyba 12 to był pokój 12-osobowy. Ci Mongołowie przyjechali na weekend na zakupy. Początkowo było bardzo fajnie wieczorem. Oni robili sobie ze mną zdjęcia, pytali mnie skąd ja jestem, no i rozmawiali. Mówili po rosyjsku takim łamanym, łamanym rosyjskim tak naprawdę, ale można było się z nimi dogadać. Byli bardzo zainteresowani w ogóle co ja robię i ja im mówiłem, że ja jadę do Mongolii na drugi dzień. Co się okazało? Oni wieczorem zaczęli gotować całe mięso w tym pokoju wieloosobowym, gdzie ja spałem. To wszystko zaczęło tak, no, no sami wiecie, jak mięso, które, które się gotuje na kuchence. Kuchenkę mieli taką turystyczną, na której gotowali w tym pokoju. No, ja to zgłosiłem w ogóle e, zarządzającemu hostelem, że no, dlaczego oni gotują w tym pokoju? Tym bardziej, no, dla mnie to już był późny wieczór, 23. A oni zaczęli wtedy gotować. Ja miałem wyjazd do Mongolii wcześniej rano, bo musiałem dojść do takiego dworca PKS e, w 1 Ude, no, wcześnie rano. Powiem wam, że w ogóle nie zmrużyłem oka przez całą tą noc, bo tak hałasowali. Nic sobie nie robili z tych moich uwag, czy mogliby wyjść i tak dalej. Tam miałem takie wrażenie, że u nas jednak na zachodzie panuje taki, taki, takie skupienie się na jednostce, a tam na grupie. Więc to była taka podstawowa różnica, że ja byłem tylko jednostką, a jeżeli grupa chciała coś tam robić, no to jednostka nie ma znaczenia wtedy. No i wtedy się o tym no, boleśnie przekonałem, więc nie zmrużyłem ani przez sekundę oka tak naprawdę, bo tak było głośno i tak cały, całą noc imprezowali. Więc to były takie moje pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o Mongolię, do której miałem jechać następnego dnia. Ja się dostałem do Mongolii busem, to był taki bus turystyczny, on wychodził taniej wtedy, dużo taniej niż pociąg międzynarodowy, a jechało się też koło 12 godzin z tego co pamiętam. Samą, samą podróż wspominam bardzo dobrze. Nie było żadnych problemów ani na granicy rosyjskiej, ani na granicy mongolskiej. Ten autokar tam długo nie stał, chyba wszystko w 40-50 minut się udało zrealizować. Ja w ogóle w autokarze poznałem ludzi z, z zachodniej Europy, czyli z Hiszpanii i Portugalii. Tam sobie z nimi też porozmawiałem po, po angielsku. Co dla mnie też było bardzo no, ciekawe, tak jak wcześniej mówiłem, mało osób przez trzy tygodnie poznałem i właściwie angielskiego nie używałem wcale, tylko rozmawiałem po rosyjsku. I sam przyjazd do Łambator był wieczorem. Jak przyjechałem, to no oczywiście moja rosyjska karta już nie działała na miejscu w Mongolii, więc nie miałem internetu. No i mniej więcej wiedziałem, jak mam dotrzeć, ale nie wiedziałem, którym autobusem. I to wszystko tak jeździło w tym łambator, jak chciało. Nie do, nie do końca można było przewidzieć, jak gdzie dojechać. Próbowałem się tego dowiedzieć. No ale teraz, jak to wszystko zrealizować? Próbowałem się dowiedzieć od lokalnych ludzi, którzy tam byli, jak dojechać w dane miejsce, bo ja miałem na mapie zaznaczone, który punkt chcę dojechać i pokazywałem im też adres. Na no, wtedy nie znałem w ogóle One Battle, a One Bator samo w sobie nie jest takie małe, bo no ma milion ludzi. Próbowałem dogadać się z lokalnymi po rosyjsku, po angielsku, oczywiście ci naganiacze taksówek działali tam bardzo intensywnie i próbowali mnie przekonać do taksówki, że ja muszę taksówkę, bo inaczej idea ja nie dojadę oczywiście. Ja nie chciałem skorzystać z taksówki, bo wydawało mi się, że to jest dla mnie zbyt drogie rozwiązanie. Poszedłem na autobus, no i ku mojemu szczęściu całemu taki starszy pan senior mówił bardzo dobrym angielskim i mi wyjaśnił, który mam autobusem dojechać i jak tam tak naprawdę mam iść, żeby dojść do odpowiedniego miejsca i znaleźć ten swój hostel. Całe to miasto no, wyglądało tak biednie. Ja się trochę obawiałem, żeby żeby tam nic mi się nie stało, tym bardziej, że byłem wciąż sam. Co mi się rzuciło w oczy na początku, to duże zanieczyszczanie powietrza. Tam było takie zanieczyszczenie, jak wyszedłem, że nie było czym oddychać. Wieczorem to było, jak dojechałem do tego Uambatoru. Hostel, w którym się zatrzymałem, ja wrzucę informację, jaki to był hostel w linkach, bo tutaj nie wynotowałem sobie, jak się nazywał ten hostel bardzo fajny, wielu, w ogóle wielu ludzi tam spotkałem, bardzo ciekawych, no i oni od razu, jak ja się, jak ja robiłem tam check-in, to oni mówią, o, kolejny Polak, który przyjechał, ja mówię, tu tak wielu tu jest Polaków, oni mówią, no tak, tak. I słuchajcie, no nie wiem, 70% ludzi, którzy byli w tym hostelu to Polacy, tacy podróżnicy Polacy, więc naprawdę było bardzo fajnie z nimi porozmawiać. I, I powymieniać się doświadczeniami, ale byli tam też Niemcy, Amerykanie, Francuzi, którzy na motocyklach dojechali z Francji do, do Mongolii. Także ekipa taka, że, że szkoda gadać. Był naprawdę interesujące osobistości. Niemiec, który kręcił filmy dokumentalne i tam były śniadania wliczone w cenę, dlatego. Wszyscy zawsze schodzili na dół, jedli śniadania wspólnie, więc wymieniali się różnymi doświadczeniami. Bardzo ciekawie było porozmawiać na ten temat. No i w ogóle strasznie kradną, słuchajcie, w One Bator to was, jeżeli ktoś się wybiera w ogóle, to ja was od razu przestrzegam, tam bardzo kradną. I to jest tak, że okradli Niemca, który ma bardzo duże doświadczenie w podróżowaniu. On ponad 20 lat podróżował. Znajomego Polaka też okradli. No i Amerykankę, której słuchajcie, wyciągnęli paszport z plecaka, który miała wsadzony do portfela. Ten portfel ukradli, a paszport wsadzili jej z powrotem do tego plecaka i zamknęli zamek. Więc ona wróciła i tak naprawdę zobaczyła dopiero, że ukradli jej ten portfel. I to nie jest taka, jak sobie możecie wyobrażać, Amerykanka, która, nie wiem, pierwszy raz w życiu gdzieś tam pojechała i oj, na pewno była nieprzygotowana i mnie, Polaka, tak jak coś nie spotka. Wręcz odwrotnie. Tak naprawdę ta Amerykanka była jakiś czas w Ameryce Łacińskiej. Przyjechała w ogóle do Mongolii z Chin, gdzie uczyła. Angielskiego, więc ona miała doświadczenie w podróżowaniu po takich krajach biedniejszych, a nie tylko nie wiem, podróżowanie po Stanach Zjednoczonych. Bardzo się wystrzegajcie i miejcie wszystko na oku, jak podróżujecie po, po Mongolii. Polacy, Aga i Jacek, których spotkałem na miejscu i bardzo, bardzo miło nam się rozmawiało. My w ogóle współdzieliliśmy taką jurtę na dachu hostelu, w którym spałem, bo ten hostel polegał na tym, bo ja już mówiłem o śniadaniach, nie wspomniałem o, o Hostelu to były takie jurty mongolskie stojące na dachu, i tam się spało w takich jurtach. I powiem, wam, że klimat niesamowity, widok na miasto super, także bardzo, bardzo fajnych ludzi tam poznałem. No i co jeszcze mi się rzuciło w oczy, jeśli chodzi o tą Mongolię, to wysokie ceny na pewno. Ja myślałem, że pojadę sobie na pustynię Gobi, a takie wycieczki na pustynię Gobi, 6 dni na przykład, no to jest ponad 200 euro. No, z 250 około, bo to trzeba wynająć auto z kierowcą, który ma sprzęt i tak dalej. Więc dla osób, które jadą bezpośrednio do Mongolii, pewnie taka cena już jest wliczona w koszt tego wyjazdu. Dla mnie, osoby, która planowała dłuższy pobyt w Azji, to była cena wysoka, bo za 250 euro na przykład to ja byłem w stanie przetrwać, nie wiem, cały miesiąc w Wietnamie. Dla mnie to była wysoka cena, i na przykład na pustynię Gobi nie pojechałem. Tak naprawdę. Potem przekraczałem granicę na pustyni Gobi, ale to był taki bardziej stepowy teren, a nie taka pustynia pustynia, jaką nie wiem kojarzymy ze zdjęć. Ja nie pojechałem gdzieś dalej, w Mongolii, bo po prostu było dla mnie tam za drogo, to były ceny przystosowane do ludzi z zachodu, no albo. Polaków, którzy po prostu skupiają się na odwiedzeniu Mongolii i nie wiem, mają przeznaczony budżet, powiedzmy, nie wiem, 8 tysięcy złotych i mogą za to realizować tam różne wyjazdy. Bo naprawdę przyroda jest niesamowita, trzeba konkretnie tam jechać i być konkretnie finansowo przygotowanym. Ja nie byłem, więc jedyne co zobaczyłem, to, to park oddalony 70 km od, od Bator, w urach położony, bardzo fajny. Taki, taka cisza, natura. Tam ludzie na koniach jeździli. Wrzucę zdjęcie, jak, jak jadą na koniach. Tak fajny, fajny klimat. Ja tam spałem w ogóle pod namiotem, który kupiłem na takim czarnym rynku. A zaraz opowiem, jak ten black market, bo tak lokalni go nazywali, wyglądał. Jeszcze w nawiązaniu do tego parku, w którym tam się znalazłem, chciałbym tylko dodać, że zwróćcie uwagę. Na amplitudy temperatury, jeśli chodzi o Mongolię. Słuchajcie, ja tak zmarzłem w nocy, temperatura spadła z 30 stopni do 2 stopni wtedy i mi było tak strasznie zimno w nocy. Przeniosłem się potem bliżej jurt mongolskich wieczorem to dzięki pomocy mongolki, która mi dała taką kołdrę mongolską. Słuchajcie, tutaj pod tą kołdrą było tak ciepło, że nawet jak spałem pod namiotem, to, to lekko się spociłem, bo, bo nawet w dwóch stopniach ona dawała taką doskonałą wręcz izolację. No mój śpiwór nie był przygotowany na takie skrajne temperatury. Zresztą, szczerze mówiąc, za bardzo mentalnie nie byłem przygotowany na to. No i po dwóch nocach Wyjechałem z powrotem do One Bator, do tego hostelu, o którym wspominałem wcześniej, bo tak było mi zimno. Bo tej drugiej nocy tak zmarzłem, że od razu pojechałem autobusem, bo tam dwa razy dziennie autobus jeździł, tylko to od razu e, porannym autobusem wróciłem do One Bator. A jeśli chodzi o to Black Market, no to o tym opowiedział mi Polak, którego niestety imienia już nie pamiętam. Ale opowiedział mi, że jest takie miejsce, gdzie Chińczycy handlują chińskimi rzeczami i można tanio różne rzeczy kupić. I tam powinienem kupić namiot, bo tam dopiero chciałem kupić ten namiot, pod którym już spałem wtedy w tym parku. Poszedłem tam zgodnie z informacją od niego, bo on już rok spędził tak naprawdę w Mongolii. Poszedłem tam z informacją od niego, że nie bierz paszportu, bierz tylko odpowiednią ilość pieniędzy i żadnych dokumentów, bo cię mogą po prostu okraść. Więc słuchajcie, ja miałem taki portfel wkładany pod spodnie, jakby taką saszetkę pod spodnie, której praktycznie nie było widać. No i tam poszedłem właśnie na ten black market tylko, tylko z tym. Ogromny ten market był. Bardzo dużo Chińczyków, którzy tam handlowali. Można było kupić moim zdaniem wszystko tam. Naprawdę wszystko. No i ja poszedłem na taką sekcję namiotów i rzeczywiście znalazłem taki namiot, który wygląda trochę jak, ala, takie, takie moro, jak, nie wiem, jakiś mini wojskowy namiot. Może przesadzam teraz, że wojskowa, ale po prostu był w Moro. Zapłaciłem za niego około 250 zł, co wydawało mi się wtedy wygórowaną sumą, ale ten namiot służy mi do dzisiaj. Spałem pod tym namiotem w różnych punktach potem, bo też w Chinach mi pomógł. Spałem też na Bałkanach pod tym namiotem, więc służy mi do teraz tak naprawdę. Ja też w Bator miałem problemy z zębem. To, że nieraz bolą, pomimo tego, że wydaje mi się, że to jest taka, takie standardowe. Jeżeli ktoś dużo czasu spędza wyjeżdżając za granicę, to, to każdego spotka kiedyś coś takiego jak ból zęba. No i mnie spotkał w Ulaanbaatar, ja byłem słuchajcie przerażony tym, że to jest w czyli to jest taki no, kraj biedny moim zdaniem, sobie wyobrażałem, że będę musiał iść zaraz do jakiejś zachodniej kliniki, sprawdziłem wszystkie, była jakaś australijska klinika z tego co pamiętam, jakaś, gdzie, gdzie lekarze naprawdę byli no, profesjonalistami na zachodnim wykona, wykonywaniem usług. No ja nie chciałem wydawać takich, nie wiem, pieniędzy jak w Australii, czy nie wiem, w Stanach Zjednoczonych za zrobienie zęba, a już wiedziałem, że to będzie ząb leczony kanałowo, bo strasznie mnie bolał, strasznie, ja nie przespałem nocy. No i idąc, bo już byłem zdecydowany jednak, że idę do tej australijskiej kliniki, spotkałem taką dziewczynę idącą z laptopem. No, i pomyślałem sobie, że to pewnie pracownik jakiejś no, zachodniej firmy albo korporacji, bo miała taką typową torbę HP, gdzie, gdzie był komputer, więc zagadałem do niej, czy nie zna po prostu jakiegoś dentysty, którego by mogła polecić. Popytałem różnych ludzi, ale nikt nic nie wiedział tak naprawdę, jeśli chodzi o dentystę. Każdy chodził do jakiegoś tam dentysty, ale to nie byli dobrzy jakościowo dentyści, tak bym powiedział, więc zapytałem się jej. Ona mi poleciła jedno miejsce i mnie tam zabrała, zaprowadziła tak naprawdę, ale okazało się, że nie mieli miejsca, bo było pe pełna obsada. A ja, słuchajcie, wyjeżdżałem to był poniedziałek, a ja we wtorek po południu wyjeżdżałem do Chin. No ja chciałem iść w Chinach do dentysty. No i nawet pisałem z moim znajomym, jeśli chodzi o dentystów w Pekinie. Który, który pochodzi z, z Pekinu, tam się urodził i, i wychował, ale no, ten ból zęba był nie do wytrzymania. Ja miałem, patrzyłem przez pryzmat tego, że jedną noc jechałbym do granicy mongolskiej, a drugą noc, jeszcze kolejną, jechałbym do Pekinu, więc dla mnie to było no, nie do wytrzymania. No i musiałem iść w Mongolii. Poszedłem do tego właśnie miejsca, do którego ona mnie zaprowadziła. Tam ona tylko zapytała, czy jest termin. No i nie było terminu. Ona musiała iść do pracy. Niestety, niestety, to oznacza dla mnie, że musiałem sobie jakoś poradzić tam na miejscu. Ona poszła do pracy, a ja zostałem w tej poczekalni. No i jedna pani, taka seniorka mówiła po rosyjsku. No i ona mówi, wiesz co, oni mają drugi swój oddział, i jak chcesz, to oni tam przedzwonią i cię zapiszą, jakby. No i ja oczywiście się zgodziłem na to. Słuchajcie, poszedłem tam i naprawdę, jak już zobaczyłem, a główny hall i jak to wyglądało, a wyglądało jak w zachodnich standardach. Bardzo czysto, ładnie i tak dalej. Zdecydowałem, że zostaję tutaj. Okazało się, że w ogóle ja byłem gotowy na to, że dentysta na pewno nie będzie znał angielskiego i dogadamy się na migi po prostu, który ząb nie boli i tyle. Okazało się, że moja dentystka znała angielski i to znała bardzo dobrze angielski, bo ona w ogóle była na jakiejś wymianie gdzieś za granicą, dlatego dobrze mówiła po angielsku, była przemiła, no i zrobiła mi tego zęba kanałowo, zatruła go. Miałem jeszcze u niej jedną wizytę we wtorek. Ząb przestał mnie boleć, uratowała mi tego zęba, tak naprawdę mam go do teraz. Wierzcie mi, tam zupełnie panowały takie zachodnie standardy, czyli wszystko jednorazowe, wszystkie narzędzia były takie, no, wyciągane z takich folii jednorazowych, więc uważam, że że byłem pewny, że mi nic tam nie grozi i nie wiem, nie wrócę z jakąś pamiątką jeszcze z Mongolii, jeśli chodzi o, o moje zdrowie. Ceny tego wszystkiego to były naprawdę, może jedna trzecia tego, co ceny w Polsce, jeśli chodzi o, o dentystę. Ja jechałem, tak jak wcześniej wspominałem, z Mongolii, czyli z Uanbator pociągiem do granicy mongolsko-chińskiej. Przekraczałem tam granicę takim łazem rosyjskim i z e, granicy chińskiej, już po chińskiej stronie, chciałem wziąć Autokar sypialniany. Pociąg w ogóle wyglądał zupełnie tak samo jak ten, który widziałem w Rosji czy tam na Ukrainie, bo tory były zrobione przez, przez Rosjan w Mongolii, dlatego ta to, to sama szerokość i identyczne wagony. Miałem wrażenie, że jest tam to znowu nastawienie na ogół, było dużo głośniej miałem problemy ze spaniem, kiedy w rosyjskich pociągach jest naprawdę cicho i można sobie bezproblemowo spać i, i wypoczywać, to tam niestety tak nie było. Tam miałem większy problem, jeśli chodzi o zaśnięcie. Dziewczyny rozmawiały, pomimo tego, że zwróciłem uwagę, że chciałbym iść spać. Światło się tam paliło bardzo długo, więc oni nie przygaszali tego światła. Dlatego tak oceniam gorzej niż te rosyjskie pociągi. Były po prostu gorszej jakości. Widać, że nie, wiem, nie skupiali się na tym. Rząd się na tym może nie skupiał. Ja w ogóle wsiadając do tego Mongol pociągu spotkałem parę Portugalczyków. Co mi się rzuciło w oczy, to, że mieli iPada, którego trzymali, na, który trzymali na, na torbie. I ja mówię, że dlaczego oni go tak trzymają na wierzchu, że to siedząc na peronie to wszyscy to widzą. A ja będąc w tym hostelu spotkałem się z historiami, że okradli kilku obcokrajowców. Tak jak wcześniej wspominałem, Jacek Miał telefon, który, który został mu skradziony. Niemiec też miał telefon, który mu, który, który mu ukradli. Dlatego ja tylko ich ostrzegam, że, żeby uważali, bo, bo słyszałem, że bardzo dużo kradną. No i słuchajcie, rano się spotykamy, bo my zjechaliśmy w zupełnie innych wagonach. Oni mówią, słuchaj, miałeś rację, ukradli nam przez noc tego iPada. No i dla mnie to było tylko takie, no, oczywiste, jeżeli kładziesz go na wierzchu i wiesz, że w kraju danym bardzo kradną, no to zwróć na to uwagę. Sam pociąg był bardzo tani. Ja nie pamiętam, 20 albo 30 zł zapłaciłem za dojazd do granicy. No i na, na granicy samej z Portugalczykami, poznanymi Polakami, wynajęliśmy łazę. No i tym łazem chcieliśmy przekroczyć chińską granicę, która była tylko granicą samochodową. Jej się pieszo nie dało przekroczyć. Tam było dużo biedniej niż w samym Uanbator. Jednym łazem podwieźli nas do zaparkowanego przy granicy takiej linii samochodów czekających do, na granicy, słuchajcie, pustych. Bo kolejkę tam się rezerwuje już wcześniej, i one w nocy stały na granicy puste. Podjeżdża się innym łazem, przesiada na ten zaparkowany na granicy, i tak się przekracza granicę. Ten łaz był bardzo zepsuty, był bez fotela z tyłu. Ja siedziałem na takiej rurce z tymi Polakami, mieliśmy tam śmiechu, popachy, właściwie, bo, bo no zabawne, zabawna ta cała sytuacja była. Trwało to wszystko z 4 godziny, bardzo wolno się to przesuwało. Tereny takie stepowe, pustyni Gobi, więc, no tam generalnie to nic nie było, oprócz tej granicy i tej miejscowości, w której tam jechaliśmy, i biedy, która tam panowała. W ogóle pamiętam, że ten facet jeszcze dotankowywał na granicy, bo nie miał wystarczającej ilości benzyny w tym samochodzie, żeby przejechać po stronie i na stronę chińską. Chciał od nas pieniędzy już wcześniej, ale my no oczywiście. Mówimy, no nie, zapłacimy ci to po dopiero, bo tak naprawdę ja nie wiem, co on wykombinuje. Może wróć, zawróci za chwilę i znowu wrócę do Mongolii, a mi zależało, żeby wjechać do Chin. E, chińska strona to zupełnie inny świat. Ci Mongołowie, którzy tam byli na granicy, to takie przydłuże mieli mundury i tak niechlujnie wyglądali tak naprawdę. Bieda, bardzo duża bieda, a Chińscy to no, duża różnica, jakbyście wjeżdżali... Do innego kraju, do innego świata, do... z trzeciego świata, jakbyście wjeżdżali do no naprawdę bardzo rozwiniętego kraju. Ja nigdy wcześniej w Chinach nie byłem, więc to był mój pierwszy kontakt z Chinami. I ja już od granicy widziałem tam jakieś wieżowce stały i to takie zestawienie tych dwóch krajów i tych dwóch, e, dwóch miast, tak naprawdę, położonych po dwóch stronach granicy, pokazywało, jak też rozwinięte są Chiny jak wygląda nawet w tej inner Mongolii, czyli takiej wewnętrznej Mongolii, co to już, jest, to już jest taka prowincja tak naprawdę w Chinach, gdzie dużo Mongołów mieszka po chińskiej stronie granicy, to była bardzo duża różnica, jeśli chodzi o taki rozwój drogi, jak to wyglądało. Tam jeszcze łapało w ogóle mongolski sygnał w tej miejscowości po chińskiej stronie, dlatego jeszcze miałem dostęp do Google i tak dalej, do wszystkich tych technologii, które są zablokowane w Chinach, więc można było tam z różnych rzeczy korzystać dzięki temu, że miałem mongolską kartę kupioną. Potem ja już piłem sobie bilet autobusowy na autobus sypialniany. Tak, bo tam są takie autobusy sypialniane, w których się śpi. Ja wrzucę też zdjęcie, jak to wygląda, w jakiej tam pozycji się leży i tak dalej. Ja pojechałem do Pekinu z Polakami, których spotkałem. Jechaliśmy wspólnie, więc było nam lepiej, przede wszystkim, bo mogliśmy sobie zostawiać bagaż i tak dalej. Jak ktoś wychodził, nie wiem, do Łazienki podczas przystanku, bo tam oczywiście no nie ma Łazienki w, w sensie toalety w, w autobusie. On się co jakiś czas zatrzymywał. I pojechaliśmy do Pekinu. No i o Pekinie. To opowiem w kolejnej części tych podcastów związanych z tą moją podróżą, czyli notatki z podróży, na który zapraszam. Jeżeli podoba Ci się ten podcast, zostaw proszę swój komentarz w aplikacji podcast na telefonie iPhone. Dzięki temu dotrę z tym podcastem do większej ilości osób. Dzięki!